Żołnierze grup szturmowych Szeregów podlegających kierownictwu dywersji przeprowadzili udaną próbę odbicia więźniów przewożonych z Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. W nocy z 22 na 23 marca 1943 roku w kamienicy przy ulicy Niepodległości aresztowany został Jan Bytnar, pseudonim Rudy, komendant chówca południe Szarych Szeregów. Od początku był on przesłuchiwany w sposób bestialski przez Niemców. Jeszcze tego samego dnia, w którym został aresztowany, jego przyjaciel, a dowódca Tadeusz Zawadzki Zośka przygotował plan odbicia go z rąk Niemców. Nie mógł on zostać zrealizowany w tym dniu z powodu nieobecności w Warszawie dowódcy oddziałów dyspozycyjnych KDW majora Jana Kiwarskiego, pseudonim Lipiński. Jego decyzja była niezbędna z uwagi na skalę akcji odbywającej się w całym centrum miasta, a także na ryzyko niemieckich represji. Ostatecznie akcja odbyła się dopiero 26 marca pod kryptonimem Meksyk 2. W tym dniu o godzinie 17.30 dowodzący akcją Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza, wydał rozkaz z grupą szturmowym Szarych Szeregów zaatakowania transportu przewożącego więźniów. Po kilkunastu minutach walki, nie przebiegającej do końca zgodnie z planem, udało się opanować ciężarówkę i uwolnić 21 więźniów przewożonych przez Niemców. Niestety w czasie walki ranny został Tadeusz Krzyżewicz, pseudonim Buzdygan, a w czasie odwrotu, jak się później okazało, śmiertelnie ranny został Maciej Dawidowski, pseudonim Alek. Jednym z uwolnionych był Rudy. Niestety, wskutek obrażeń odniesionych w czasie przesłuchań, zmarł on 4 dni później. Podobnie zmarli obaj ranni w czasie akcji żołnierza. Nie mamy pojęcia, mówił